Witam Państwa. Godzina 8 rano, codziennie owocowa pasja, choć dzisiaj troszeczkę się spóźnimy, no ale najważniejsze, że jest motywacja, jest dyscyplina, jest konsekwencja, ale również, co najważniejsze, jest pasja. No i pociągniemy temat z wczorajszego odcinka na życie w ogrodzie, no bo wyszło przez tą pogodę, no jak ze słabą randką, no kobieta ze swoim pięknym Rodrigo chciała spędzić miły wieczór w wspaniałej restauracji. Ubrała się najlepiej, jak tylko potrafi, by poczuć się jak prawdziwa dama. Na ten Rodrigo przy niej upija się do nieprzytomności. I tak samo właśnie było wczoraj, ale tak samo jest właśnie z życiem i sadzonkami borówki. Dużo jest rozczarowania, bo tak naprawdę musimy sobie zdać sprawę, jeżeli życie w ogrodzie rozpoczęło współpracę ze szkółką, która robi sadzonki in vitro, to też trzeba troszeczkę ten temat zagłębić. I tak naprawdę musimy sobie jeszcze raz utrwalić, co jest najważniejsze, bo gdy robi się sadzonkę in vitro, no to tych roślin matecznych nie potrzeba tak wiele. One są też w mniejszej ilości, są pod większą kontrolą, są badane przed wirusami, są w specjalnych tunelach i te komórki można tak dzielić, że można zrobić bardzo dużą ilość sadzonek. A teraz wyobraźmy sobie sposób rozmnażania borówki w sposób wegetatywny, czyli potrzebne są pędy jednoroczne, to żeby zrobić 100 tysięcy sadzonek borówki, no to trzeba pobrać tych pędów od cholery. I bywa tak, że się kupuje sadzonki robione z plantacji, które na przykład owocują, bo no żeby mieć tych 100 tysięcy pędów, no to załóżmy taki szkółkarz przyjeżdża na taką plantację, na której są wszystkie, moi drodzy, wirusy. Plantacja, która owocuje, no i później mogą być problemy. Więc tak naprawdę jestem już w 100% przekonany, że mamy już skąd i jakie sadzonki borówki brać i myślę, że będziemy w tym kierunku szli. Sami wczoraj widzieliście na krzaku jeszcze jeden owoc borówki wisi. Już jest dzisiaj 18 października i tak naprawdę do listopada będziemy ten owoc trzymać. Będziemy obserwować, bo uważam, że jest to bardzo ciekawe zjawisko, bo wiecie, tak naprawdę widzę teraz sytuację malin na polach. Jest rosa, jest mokro, jest po 7 rano, wszystko gnije. Tak samo i w sezonie truskawki też gniją. Trwałość owoców to jest największy problem, a druga sprawa to opryski. Też ostatnio właśnie słyszałem, że będzie w przyszłości szła taka koniunktura na to, by te owoce produkować w sposób proekologiczny, czyli te pozostałości będą sprawdzane w owocach. Też słyszałem plotkę, że brokuły strasznie strute pestycydami teraz trafiają na rynek i widzicie, no niestety, dlatego właśnie będziemy się skupiać na borówce, bo jest, moi drodzy, no zresztą spójrzcie dookoła, wszystkie krzaki są zdrowe, wszystkie idą spać i praktycznie wszystkie obudzą się na wiosnę. Więc przynajmniej pocieszam się tym, że na życie w ogrodzie będziemy studiować od samego początku całą uprawę, wszystkie informacje, wskazówki, a tutaj będzie luźny blog. I widzicie, suka cieczkę ma, przyszły psy ze wsi, agrowłókninę porozgryzały, pokażę Wam na końcu odcinka. Ogromna frustracja, nie ma kiedy roślinek posadzić, bo cały czas pada. No dzisiaj właśnie już widzę, że tego deszczu może nie będzie w ciągu dnia, to się wezmę za sadzenie, żeby siostra była zadowolona, no żeby chciała ze mną nagrywać następne odcinki. 4 minutki, no pod 5 minut podejdziemy. Więc tak, no mam nadzieję, że dzisiaj coś dla Was nagram na jutro, na 8 rano. Trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam Was. Dobrej Wam życzę niedzieli. Myślmy pozytywnie. No i też kochani, no odkładajcie pieniążki na sadzonki. Myślę, że to będzie bardzo fajny sposób. No i tak naprawdę tutaj będzie całe zaplecze, bo wiecie, zrobić wysyłki. Jest ogromny tutaj wachlarz tematów, które będziemy poruszać. No i właśnie dzięki temu też będzie się działo. Budynki są, stodowa jest.
tylko teraz jakie odmiany. Czy Duke, czy Blue Crop, czy Chandler, czy Patriot, czy Liberty, czy Elliot. Jest bardzo dużo. I tak naprawdę każda odmiana jest bardzo dobra. No i tak naprawdę borówka jakoś... Zresztą te wszystkie lata, które nagrywałem na YouTubie, w większości to borówka. Więc coś to mówi za siebie. Ale się wkurzyłem. Zobaczcie, co psy zrobiły. No dzisiaj pada, nie ma sadzenia. Co za cholery! Pogryzły agrowłókninę. O, jeszcze się odzywa. I się cieszy. Ajajko.